Zakonnica zwraca się do wszystkich z pilnym. Przejmujące słowa siostry Małgorzaty Chmielewskiej przekazują, że już za kilka chwil nie będzie już co ratować. Podzieliła się w rozmowie z Fakt24 ważnymi słowami, z którymi wszyscy powinni się zapoznać. Siostra Małgorzata Chmielewska, która jest przełożoną we wspólnocie Chleb Życia, wyznała, jak dziś wygląda jej praca. Poruszające wyznanie dotyczy obecnej sytuacji w Polsce. Zakonnica zwraca się z pilnym: działanie we wspólnocie Chleb Życia wygląda dziś zupełnie inaczej niż przed wybuchem epidemii. Mieszkańcy, którzy przebywają w ośrodkach, narażeni są na zarażenie. W związku z tym zakonnica zwraca się z wyjątkowo pilnym do rządzących. Mieszkają tu głównie ludzie starzy, chorzy, niepełnosprawni, najbardziej narażeni na zachorowanie. Potrzebujemy żywności i pieniędzy dla pracowników, by się utrzymać. Politycy stworzyli tarczę antykryzysową, ale nie ma tam słowa o organizacjach pozarządowych. Mają nas w nosie. Apeluję do rządzących o pomoc, wyznała zakonnica. Dalsza część testu pod galerią w ciężkiej sytuacji znalazła się wspólnota Chleb Życia, której głównym darczyńcą żywności były do tej pory sklepy spożywcze, które przekazywały jedzenie na granicy daty przydatności. Zakonnica zauważyła, że pomoc ta się skończy, ponieważ produkty w szybkim tempie. Zakonnica błaga o pomoc, zanim będzie za późno. Sytuacja, która ma miejsce w kraju, sprawia, że utrzymanie działalności pozarządowych wydaje się niemożliwe, a z dnia na dzień będzie coraz gorzej. Przychodzą rachunki za czynsz, prąd. Trzeba wypłacić pensję 60 pracownikom. Powstała tarcza antykryzysowa, która miała chronić przedsiębiorców, ale w przepisach nie ma nic o organizacjach pozarządowych, dodała zakonnica. Najbliższy czas może okazać się jeszcze bardziej przygnębiający. Zakonnica zmuszona była zwolnić już jednego z pracowników, ale nie wie, czy w nadchodzących miesiącach nie będzie musiała pożegnać się z kolejnymi pracownikami. Za dwa miesiące przeżyjemy prawdziwy dramat i staniemy przed koniecznością zamknięcia naszych ośrodków. A tak wyszkolonych fachowców do pracy z chorymi i bezdomnymi już nie znajdziemy. I kto wówczas się nimi zajmie? Ubolewa przełożona wspólnoty, wyznała Małgorzata Chmielewska.